Siemano, cześć, witam wszystkich. Zapraszam Was na kolejną prezentację mapy, drugiej mapy, polskiej mapy. Także zobaczymy, co to będzie. Krótki intro, lecimy. No się mamy, mordeczki, po krótkiej przerwie lecimy pierwszy raz. Ja jestem też pierwszy raz na tej mapie, także zobaczymy, no, się zaskoczymy czy nie. Czy ją polecę, czy nie. Odpalamy farming. Oczywiście ja mam pobraną, a link będzie pod filmem. To co możecie też pobrać. Dobra. Farming, tak, tu. Tu. Podamy sobie na kierownik. Poważnie, to jest ta strona. Dobra, ja samochody zostawię. Samochody zostawię. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No na początku już nie, coś trochę tak niefajnie to wygląda, ale szybko się wczytało. Dobra, to sobie zrobimy obojętnie. To jest ta mapa? Poważnie. Lecimy do góry. Co to jest? Rozumiem, pranie moje? Nie moje chyba. Dobra. Co tu jest? No widzę tam auta w powietrzu. Okej. Okay. A to co to jest? Co to jest? Gdzie? A tu też są ludzie. To są ludzie. Okej. Okay. Jest niżej. O, prawie jeszcze na dół. Oho, gdzie ten jest? Spoko, po drzewa ważą. Dobra, to co tu mamy? Jedno pole, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pól mamy, tak? I nic więcej na tej mapie, rozumiem. Tu jest jakaś dróżka do czegoś. Do czegoś możemy to przejść? Możemy. Ale do czego? Nie, już dalej nie możemy, dobra. Oko, to czekajcie, ja sobie może te chudy wyłączę, tak? Lepiej będzie. Dobra, zobaczmy sobie. Aha, to jest ta minimapa, tak? Tu jest, co to jest? Tal zwierząt, a tu jest sklep. Ok, to może kupmy sobie coś. Jak w polskim klimacie, to lecimy w polskim klimacie, tak? Kupimy sobie. Usuń kasyku. Nawet zielonego zrobimy go sobie, całego, nie. To taki. O. Fajnie, nie? Tam nawigację, a czemu nie? Jak się bawi, to się bawić. Dobra, kupimy sobie go. Najprostszym sposobem się stabujemy. Gdzie jest sklep? Tap. Poważnie? Poważnie? Możecie mi powiedzieć, czy jak zrobicie to u siebie, tą mapę, czy macie też tak, czy mi jakiś mod koliduje? Jakieś mody moje kolidują, inne mapy, mody, że ja tak mam, poważnie. Czekajcie, może stronę może... Może to ja bym musiał jechać tu, tak? W stronę domu. Tam jest ten pomacik, dobrze jadę, tak. Jadę w stronę domu. Wejdziemy z tego środka. Głosu nie ma, wyłączyłem głos, także rozumiem, że... Ty, przejadę! Jakie jaja, myślałem, że przywalę w ścianę. Ale czad. Jadę. A już nie jadę. Nie, coś przywaliłem. A co? Nie wiem. Ty, nie mogę tu jechać już? No jak nie mogę jechać? Jak ja mam dojechać do domu tym traktorem? Nie mogę jechać! Poważnie? Nie umiem przejechać. A może tu jest jakaś droga gdzie indziej? No dobra, zobaczmy. Nie, nie ma drogi. Chyba nie ma drogi. Zobaczmy tutaj trochę dalej. Tu może spróbujemy. Proszę, 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 proszę. Dobra. No tu dalej troszkę. Rozumiem też nie. Ale idzie po te górki, nie?
Nawet. Tu już nie ma. Aha, bo już ściana niewidzialna, dobra. Jedno jest to dobie dalej, może tu jakoś przejedziemy. Tam musiał gdzieś zjechać. No. Aha. Dobra, rozumiem, że ten no. No nie idzie. No chyba nie idzie, no. Przynajmniej ja nie umiem. Aha, ale jestem za ścianą teraz, tak? Dobra, stabilizujmy się może tu. Podwieźć. Aha, okej. Okay. Ja jestem tu. Dobra. Tu jest traktor i nie będę jechał na gospodarstwo. Dobra. Że teraz są wyjść, nie umiem. Jak ma są wyjść do sklepu? Czy ja mam tędy? Może tędy miałem wyjechać tymi górami gdzieś tu? Ja też nie umiem. Tam auta jeżdżą, tu czekajcie. O. Tu muszę chyba tą górą jechać. Nie, też nie idzie. Ja teraz nawet nie umiem na gospodarstwo wrócić. Bo mnie tamują. No co tu więcej gadać, no. Nie będę się tu za dużo wypowiadał, bo nie mam w sumie na co. Pola są fajne, fajnie jest porobione, to nie powiem. Fajnie jest, że takie góry są porobione właśnie, takie zgórzaste te tereny są. Ale takim 30 czy 60 z góreczki pojedziecie, ale w drugą stronę obojętnie jeszcze nie będziecie, na pewno nie dojedziecie. Także widzę auta w powietrzu, no także no. Tak na razie no nie polecam tej mapy. Ja nie wiem, czy to będzie zaktualizowane, czy tylko ja tak. No napiszcie w komentarzu właśnie, czy ja tylko tak mam przez moje mody, czy mi coś koliduje, ale mi się zdaje, że chyba każdy tak ma. Mi się zdaje. Albo jakiś mod mi koliduje. Mogę sprawdzić jeszcze bez modów. Mogę sprawdzić w sumie bez modów. Zobaczymy, tylko nie będę miał latania. Dobra, wyjdźmy z tego. Nie zapisujmy tego. Nie zapisałem, nie zapisałem. Ok, jeszcze raz. To jest to coś. Oznaczamy wszystkie mody. Są oznaczone tak. Wszystkie. Start. Jak na razie nie polecam tej mapki. Bo no jak maszyna mnie idzie przejechać, no to sorry, no to jak my tu mamy. Dobra, ja tu nie mam ten. Nie mam teraz szybkiego chodzenia ani nic. Mody są wszystkie wyłączone. Ale zobaczmy, jak chcę zobaczyć teraz, czy. No ci ludzie dalej, no to jednak nie jest wina przez mody i nie jest moja wina. To jest ta mapa tak zrobiona. Ludzie dalej w powietrzu chodzą i tam pewnie te auta są, ale to mi wszystko nie wiem, czy dojdę tam. O, dalej nie dojdę. No dobra, tam te auta są. O, widzicie, no tu nice mapa. Jakby jakieś tam domki były nastawiane, coś tego było nastawiane, no to jeszcze było. No ale tutaj takie małym ciągniczkiem nie podjedziecie taką 30 czy 60 z niczym. Z górki tak, ale z powrotem już nie podjedziecie, także. No, gorszej mapy jeszcze nie widziałem wypuszczonej chyba z polskich map oczywiście, no to nie widziałem jeszcze gorszej mapy wypuszczonej. Także zostawiam ocenę dla Was. To była taka recenzja z tej mapy. Nic ciekawego w sumie. Jak chcecie, to pobierajcie, grajcie. Napiszcie w komentarzu, czy też tak macie właśnie jak ja teraz. Pozdrawiam, na razie, hejo. Oczywiście zostawcie jeszcze łapkę, suba na następne recenzje z map. Nara, hejo.